witajcie kochani Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kapitalną audycję, mianowicie porozmawiamy trochę na temat certyfikatu C1 dla serii mavic 3. Są tutaj dwa modele mavic 3 V2 i także mavic 3 Classic. To jest niesamowite wydarzenie, jest to właściwie kamień milowy, dlatego że po wprowadzeniu nowych przepisów unijnych, europejskich mieliśmy taką sytuację, że wprowadzono tymi przepisami obowiązek certyfikacji, ale żaden dron, żaden model jeszcze nie posiadał certyfikatu. I po takim czasie 18 sierpnia 2022 DJI, firma, która jest liderem na rynku dronów, uzyskała pierwszy w historii certyfikat C1 właśnie dla Mavica 3. I to co jest bardzo istotne, a mianowicie e, ta seria dronów do 900 gramów, czyli można powiedzieć od 250 do 900 gramów. Dla tej serii jest to ma to bardzo duże znaczenie. Za chwilę powiemy dlaczego. Między innymi ta seria obejmuje takie drony jak Mavic 3, R2S, R2, też starsze generacje Maviców, na przykład Mavic 2 Zoom czy Mavic 2 Pro. Oczywiście produkty innych producentów, takich jak na przykład Otel czy Skydio. Skydio oczywiście nie jest przeznaczone na rynek europejski, ale między innymi hotel jest. Wszystkie, które ważą od 250 gramów do 900, są właśnie w takiej sytuacji, która nie jest ciekawa po upływie tego roku. I teraz powiedzmy trochę na czym to polega. Słuchajcie, tworząc przepisy europejskie, mieliśmy dokładnie takie wytyczne, które pokazywały nam. Że drony z certyfikatami, bo widać było, że założeniem są certyfikaty. I to są certyfikaty C0, C1, C2, C3 i C4. To jest kategoria otwarta, tak? I tutaj, w tej kategorii, Drony o mniejszej masie, takie jak budowane samodzielnie do 250 gramów, czy ogólnie drony takie jak Mini, seria Mini, do 250 gramów, one mają wymagania niewielkie, bo jedynie znajomość instrukcji obsługi. Oczywiście, warto zrobić sobie też szkolenie, egzamin online. Byłoby wszystko w porządku. Natomiast ten przedział C1, który tutaj zaznaczyłem, on ma kluczowe znaczenie, bo tutaj w tym przedziale mieści się bardzo dużo modeli, takich kluczowych, jak powiedziałem, na przykład Mavic R, czy R2S, czy R2. Czy Mavic 2, Pro czy Zoom, to są te modele, które występują powszechnie do tej pory. I teraz jak popatrzymy, co się dzieje w okresie przejściowym, jako że nie miały żaden z tych dronów nie miał certyfikatu jak do tej pory, uznano, że trzeba wprowadzić okres przejściowy. Później ten okres przedłużono jeszcze o rok na cały 2023, ale widać, że dla modeli, które ważą akurat tutaj. Od 500 do 2 kg, można latać w ramach podkategorii A2. Czyli czas zrobić sobie dodatkową licencję, dodatkowe uprawnienia i możemy latać 50 metrów od ludzi. To jest ta, to dodatkowe obostrzenie, które mamy w tej chwili w okresie przejściowym. Natomiast gdyby. Żaden z tych modeli nie uzyskał certyfikatu, to teraz popatrzymy na prawo. Od 1 stycznia 2024 można latać w A3. A co to znaczy, że możesz latać dalej? Ja mam slajdy, które za chwilę pokażę, e, dotyczące tego, jak możemy latać w e, A3, ale mniej więcej polega to na tym, że latamy 150 metrów od ludzi, czyli w, w dużym oddaleniu, i wtedy ujęcia są praktycznie nieużyteczne w wielu przypadkach, chyba że robimy martwą natur naturę. Więc wprowadzenie tego certyfikatu C1 dla Mavic 3 otwiera nam drzwi z tego względu, że nie musimy korzystać w tym momencie z wytycznych dla okresu przejściowego, tylko korzystamy sobie z tabeli klasyfikującej drony według prawa, które zostało ustalone, bo w tym momencie mamy jeden, jedyny model, który jest tutaj zaznaczony w klasie C1, który spełnia nam wymogi. I potrzebujemy tylko szkolenie i egzamin online. Robimy sobie szkolenie, egzamin online na A1 i to wszystko. Nie musimy się niczym przejmować. Natomiast jeżeli chodzi o te drony 250 gramów, możemy latać w podkategorii A1, nie wymaga szkolenia. Warto sobie takie szkolenie oczywiście zrobić, warto też ubezpieczyć drona. Ja to mówię zawsze i podkreślam to. Więc nie ma coś na totalną łatwiznę, bo nie tylko instrukcja obsługi. Ale to szkolenie online, które jest na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, można zrobić. I to jest ta e, duża różnica czyli nie musimy robić na Mavicat 3 w tej chwili e, licencji e, uprawniającej nas do e, lotów w podkategorii A2. Ona zwykle kosztuje około 800 tysięcy złotych to była ta wartość więc to na pewno nam daje bardzo dużo i możemy latać już e, w podkategorii A1, tak jak tutaj pokazuje. Wymagałem tylko od nas ustawodawca szkolenia i egzaminu online. Super sprawa. Tu jeżeli chodzi o kategorię otwartą i podkategorię A1, w której znalazł się w tej chwili dzięki temu certyfikatowi Mavic 3, mamy klasy C0 i C1. C0 no to wiadomo to są maluchy typu miniacz, a C1 to właśnie jest jeden jedyny Mavic 3, zobaczcie. I możemy dzięki temu latać nawet ponad nie wolno tego wykorzystywać, i można to robić sporadycznie Postronny, możemy latać ponad postronnymi osobami czyli nie trzeba przestrzegać takiej odległości, tak jak było wcześniej nie wolno latać nad zgromadzeniami osób. Oczywiście wymogi są bardziej szczegółowe, tutaj koledzy w komentarzach wcześniej na ten temat pisali, ale zgromadzenia, w których zagęszczenie osób uniemożliwia ich przemieszczanie się. Czyli wydarzenia głównie, tak? Wydarzenia czy zorganizowane eventy, które faktycznie skupiają ludzi, którzy nie są w stanie uciec przed dronem. Tak się to określa. Natomiast, gdybyśmy mieli taką sytuację, że Mavic 3 nie ma tego certyfikatu, to po, po okresie przejściowym, tak dla pozostałych modeli, właśnie będzie, które nie otrzymają certyfikatu, obowiązuje nas ta odległość 150 metrów od ludzi, zabudowań, czyli w wielu przypadkach, niestety, ten dron będzie mało użyteczny. W jaki sposób to będzie interpretowane, możemy to na razie przemilczeć i nie omawiać. W jaki sposób będą te odległości mierzone, i co z ludźmi, którzy uczestniczą, na przykład, w nagraniach, powiedzmy, że będzie to. Artysta, sportowiec, czy osoba, czy samochód, który nagrywamy. Na razie to jest nieokreślone. Być może zostanie o kolejny rok przedłużony ten okres przejściowy, bo to jest zrobić najłatwiej i tak już raz zrobiła ASA właśnie przedłużając okres przejściowy na cały 2023 rok. Jeszcze chciałbym dodać jedną sprawę dosyć ciekawą, oczywiście my nie będziemy tutaj czytali całych załączników, bo ja te załączniki przeglądałem, jeżeli chodzi o rozporządzenia, ale co się zmieniło i co wnosi tutaj aktualizacja oprogramowania do Mavic'a 3, a mianowicie przede wszystkim, jeżeli chodzi o poziom głośności, mamy tutaj 83 dB on jest spełniony, czyli nie osiąga takiego poziomu Mavic 3 podczas lotu. Jeżeli chodzi o Active Track, on tylko i wyłącznie będzie działał do odległości 50 metrów, czyli jeżeli śledzimy kogoś Maviciem 3, to ta funkcja będzie działała do 50 metrów. Poza 50 metrów on nie będzie aktywny, czyli ta funkcja nie będzie aktywna. Fajna sprawa, i tak moim zdaniem powyżej 50 metrów ten obiekt jest za mały w kadrze, żeby był ciekawy. Więc niewiele to zmienia, ale jednak. To, co zauważyło wielu użytkowników, to natomiast światło dodatkowe, a mianowicie ono w tej chwili jest automatycznie włączane i wyłączane podczas lotu, w zależności od tego, jakie są warunki. Niedawno mieliśmy taką sytuację, że wykonywałem sesję właśnie zdjęciową, czy też nagrywałem filmy podczas pokazu ogni i mieliśmy taką sytuację, że podczas startu faktycznie Mavic 3 sam automatycznie włączało światła, odbywało się to bez mojej kontroli. Jeżeli chodzi o LEDy, światła na ramionach już samych, one mają świecić, tak? Kiedy tylko dron jest uruchomiony, czyli one będą migały. Podczas całego e, procesu czy okresu uruchomienia drona. Mhm. I to jest mniej więcej to. Oczywiście, tak jak powiedziałem, można sobie przejrzeć ten załącznik. E, osobom dociekliwym polecam. Nie wszyscy mają tyle czasu i pasji, żeby przeglądać dokumentację sporządzaną e, przez Unię Europejską, ale jak najbardziej można to zrobić. W każdym razie, te, e, z, te zmiany zostały wprowadzone przez e, oprogramowanie, przez aktualizację oprogramowania. Dobrze, skoro już wiemy, co daje nam certyfikat, jakie uprawnienia, jakie zobowiązki z nas zdejmuje, to teraz parę słów na temat tego, w jaki sposób taki certyfikat otrzymać, uzyskać. Przede wszystkim pierwszym krokiem będzie aktualizacja oprogramowania, oprogramowania do Mavic 3 i tutaj końcówka powinna mieć numer 900 lub wyższy. Ja miałem aktualizację 1000 i wszystko mi się zgodziło, natomiast można to zobaczyć też w menu aplikacji DJI Fly, jest to menu About i tam widzimy Aircraft firmware, czyli widzimy jak, jaki to jest numer to jest podstawowa sprawa. Drugim krokiem jest aktualizacja aplikacji DJI Fly. I tutaj faktycznie miałem taką sytuację, że zaktualizowałem Mavic 3, zaktualizowałem aparaturę. Myślałem, że wszystko mi wyskoczy ładnie bezpośrednio, bo tak było zapowiadane. Okazało się, że nie miałem aktualizacji samej aplikacji DJI Fly. I dopiero po zrobieniu miałem taką sytuację, że dron zgłosił mi możliwość wystąpienia aplikowania o certyfikacie. Certyfikat C1, o tą etykietę, naklejkę. Tak? I tu faktycznie, jak już nam się to zgłosi, jeżeli mamy dograną wersję oprogramowania i aplikacji, to powinniśmy mieć automatycznie po podłączeniu drona taki komunikat z taką informacją, że możemy już wystąpić, aplikować o certyfikat C1. I dalej wybieramy aplikuj, tam wybieramy sobie adres. I w efekcie tam są dwa, trzy kroki bardzo proste. W efekcie, jeżeli podajemy też numer telefonu. E-mail, nasz i adres do wysyłki a mamy status, że wysyłka będzie do nas przygotowana, prawda? A tutaj oczywiście jest też numer seryjny drona i też jest zarejestrowane to wszystko jako przypadek, tak, tak jak w przypadku serwisu, czyli jest to przypadek serwisowy, można powiedzieć. I a dość długo do mnie to szło mniej więcej miesiąc, czyli faktycznie nie było to wcale. A, tak szybko jakbym sobie życzył, ale ten certyfikat szedł do mnie miesiąc. W zwykłej kopercie, zwykły znaczek, przesłano to z Holandii na mój adres domowy z DJ Europe BV Netherlands, czyli z Niderlandów, i w środku. Jest zestaw naklejek i dwa druczki instrukcji, a także instrukcji można powiedzieć. Jedna instrukcja dotyczy bezpieczeństwa, a druga tego, gdzie takie naklejki należy przykleić i jak zamienić całość. Więc procedura jest dość prosta, aczkolwiek wymaga trochę cierpliwości, uwagi. Trzeba zaktualizować oprogramowanie, aplikacje i następnie wypełnić wniosek. I w zamian za to, czy zwrotnie dostajemy od DJI w Holandii czy w Niderlandach, właśnie ten zestaw naklejek i instrukcji. I teraz powiemy sobie, w jaki sposób, co zrobić z tymi naklejkami i jak dalej postępować. No dobrze, słuchajcie, teraz jak to dalej wygląda? Ja czekałem mniej więcej miesiąc na przesłanie tego certyfikatu, i przychodzi to normalną pocztą z Niderlandów, czyli z Holandii. Jest to oznaczone jako przesyłka priorytetowa, ale szło to dość długo de facto. I w środku, jak sobie wyciągniemy z koperty tą przesyłkę, to są zapakowane naklejki de facto w folię. Nie ma tam nic szczególnego. Mamy oczywiście taki duży druczek w wielu językach, jest to instrukcja bezpieczeństwa. To są takie skrócone wymogi ASA, czyli co należy, czego nie należy, i tak dalej. Czyli przeczytać instrukcje, i tak dalej, i tak dalej. Tam są takie podstawowe rzeczy. Na przykład nie można zrzucać dronem ładunków. I takie tam są zalecenia. I następnie to, co mamy, to jest instrukcja już oklejenia zarówno pudełka po dronie, bo możemy na przykład je sprzedawać, albo możemy mieć u siebie w sklepie Mavic'a 3. I druga rzecz to jest oklejenie też samego Mavic'a 3. Jeżeli chodzi o oklejenie pudełka, no to tutaj mamy właściwie dwa miejsca, można powiedzieć. Pierwsze miejsce... To jest tam, gdzie mamy napis Mavic 3, i to, to właściwie z przodu i z tyłu. Tam przyklejamy V2. Natomiast drugie miejsce jest to właśnie tam wykaz tych wszystkich certyfikatów. Tam sobie naklejamy ten certyfikat nowy. Wybieramy to. To jest dość dobrze opisane. I teraz w zależności od tego, jaką mamy wersję Mavic 3, czy to jest zestaw BASIC, czy zestaw combo, czy sinę, tutaj odpowiednia instrukcja to traktuje. No dobra, jak już okleiliśmy pudełko, to zostaje nam właściwie trzy komplet trzech taklejek, jedna jest całkiem ciemna, jedna mówi o głośności, i jedna jest przeznaczona na ramię, ta podłużna. Jeżeli chodzi o ramię, trzeba odkleić tą, którą mamy do tej pory. I Widać, że ten model był przygotowany na certyfikację, bo faktycznie tabliczka jest w formie. Naklejki, więc zdejmujemy tą, która była i spokojnie też równo przyklejamy tą nową. Następnie z boku mamy też, dość ładnie pokazane, jest tabliczka, która pokazuje nam 86 dB i ją tą kwadratową przyklejamy sobie. I kolejna, już trochę trudniej ją przykleić, ona idzie do wnętrza, czyli trzeba wyciągnąć akumulator i dopiero do wnętrza tej komory akumulatora przyklejamy. Słuchajcie, tu jest jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie po uzyskaniu naklejek i oklejeniu drona, a także pudełka, trzeba zrobić trzy zdjęcia i załadować ją na stronę Support DJI. Ja dokładnie powiem Wam w którym to jest miejscu, ale to jest niezbędne po to, żeby DJI mogło dokonać też procesu, oceny czy wszystko jest ok i wtedy dopiero będzie proces zakończony. Także samo przyklejenie naklejek czy otrzymanie to jeszcze nie wszystko i bądźcie tego świadomi. I to jest właściwie wszystko, do czego jesteśmy zobowiązani. Także tak to wygląda. Oczywiście w swoim statusie będziecie też mieli informację dotyczącą certyfikatu, ale na dzisiaj tak to wygląda. Dzięki Wam serdeczne za uwagę, no i trzymam kciuki za udane użytkowanie Mavic 3, bo to jest fantastyczny model, chyba najlepszy składany jaki był do tej pory, i pewnie długo będzie, bo opracowanie takiego modelu to jest majątek wydany na badania i rozwój. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby, które są zainteresowane rozwami. Do moich warsztatów online'owych, Główny warsztat tutaj, darmowy, znajdziecie w opisie pod filmem. Jak rozpocząć przygodę z dronem, ale też darmowy jest na przykład warsztat filmujemy dronem. Jest, jest też. Jestem też autorem szeregu warsztatów premium, a także grup rozwojowych. Prowadzę dwie takie grupy. Zapraszam Was bardzo serdecznie również na transmisję. W każdą sobotę o 9.30 mamy latającą kawkę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!